No witam, witam serdecznie, dzień dobry, cześć i czołem moi drodzy. Już absolutnie nie ma odwrotu, zapowiedziałem, że zagram i co więcej zarejestrowałem się do tego Food Champions, ale spokojnie. Robimy to tylko i wyłącznie po to, żeby dostać karty na Essiena i w końcu go ukończyć. Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Nexio, ma to kolejny odcinek z FIFA 21 Ultimate Team na naszym kanale. Dzisiaj czas zabrać naszą potężną drużynę londyńskiej Chelsea, oczywiście z wykonanym Timo Wernerem Showdown, na absolutnie najgłębsze wody Ultimate Team. Na Food Champions. Po raz pierwszy w FIFA 21 nie mam żadnego innego zespołu do dyspozycji. Wcześniej byłem w stanie sobie te Food Champions jakoś mieszać, raz zagrać składem Chelsea, raz jednak przejść do tej mojej normalnej drużyny, ale teraz jest koniec, moi drodzy. Jedyne, czym dysponuję, to jest jedenastka właśnie złożona z aktualnych zawodników i legend londyńczyków. Na samym początku muszę powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło. Wasz odbiór pod ostatnimi moimi odcinkami jest absolutnie fantastyczny, za co bardzo serdecznie dziękuję. Co więcej, ten odbiór poskutkował tym, że odcinek, w którym wykonałem kartę Timo Wernera Showdown, wylądował na karcie na czasie. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz w życiu byłem na karcie na czasie, więc moi drodzy, jest to niezwykle miłe wyróżnienie, za co bardzo, bardzo dziękuję. Dodatkowo chciałbym też podziękować za wszelkie pozytywne opinie dotyczące właśnie wykonywania tego mojego składu Chelsea. Masa osób pisze mi w sekcji komentarzy, że dzięki temu, że ja zrobiłem taką jakby w cudzysłowie serię, że dzięki temu, że ja zacząłem robić taki skład tematyczny, złożony tylko z tych zawodników, to masa z was robi też takie składy tylko i wyłącznie z zawodników albo legend swojego ulubionego klubu, co jest naprawdę mega, mega fajne. Bardzo dziękuję i cieszę się, bo dzięki tej jedenastce Chelsea odkryliśmy nowy sposób na zabawę FIFA 21, bo gdybym ja miał tę grę traktować śmiertelnie poważnie, pocić się co tydzień, coś ty zrobił Desai, no to raczej bym nie wytrzymał psychicznie. Cholera jasna, swoją drogą gram Rudigerem, a Rudiger miał zostać wprowadzony tylko tak okazyjnie na to poprzednie spotkanie, bo jednak niestety dużo lepiej radzi sobie tam od niego Chilwell. No ale zobaczymy, Antonio, może jednak nie przekonasz, żebym cię nie ściągał. Teraz pięknie Timo Werner się urwał i Timo Werner, ale zabrana mu piłka przez Fernanda Mendiego. Ładne rozegranie, Kante do Timo Wernera, Timo Werner finezyjnie, ależ dziwna interwencja Popa. Chłop niby się rzucił, niby tę piłkę parował, ale ona jakby mu się przykleiła do rękawicy. Atakuje mnie teraz rywal Neymar Junior, ale jest przy nim Antonio Rudiger i proszę, proszę, Rudiger przerywa akcję. Nie spodziewałem się tego, mówiłem, że Rudiger przypadkiem wylądował w tej drużynie, a Antonio chce wyraźnie pokazać, że to nie był żaden przypadek. Timo, widzę cię tam i fantastycznie, jeszcze raz zagraj do Ashleya, aj, nie udało się. Teraz są kłopoty, ale na kłopoty Reece James oczywiście i N'Golo Kante. N'Golo Kante, N'Golo Kante, zagranie do Didiera Drogby, fantastycznie, Didier, kurczę, masz na swojej głowie tutaj dużo obrońców i niestety, no kurde, to jest przerypane, to jest jednak znak rozpoznawczy FIFA 21, że problemem dla mnie nie był Rio Ferdinand czy kogokolwiek on tam ma, tylko Fernand Mendy. Michael Essien, ładne wycofanie piłeczki i Marcos Alonso na skrzydle, znajduje tutaj jeszcze Timo Wernera. Timo Werner świetnie się zabrał z futbolówką. Werner, tak, to był Rio Ferdinand, czyli dobrze zauważyłem, faktycznie. Rio Ferdinand jest łatwiejszym do okiwania obrońcą. Drogba, nie udało się, no znowu Fernand Mendy przerywa. Ajajajajajajaj, Antonio Rudiger, jego jest dosyć łatwo zgubić, ale Rudiger świetnie, walka bark bark, nie sfał. Fuck, co to było za podanie? Janik Carrasco, ale tam jest na środku luka Marcel Desailly, fantastycznie. No Desailly jest takim szefem w obronie. Naprawdę, powiem wam szczerze, spokój, z jakim teraz jestem w stanie rozgrywać w miarę piłkę w bloku defensywnym od momentu, jak wykonałem Desailly'ego, to jest coś niesamowitego. Szkoda tylko, że ten Fernand Mendy nęka mnie pod koniec maja. Ja pierniczę, mamy czerwiec, a mnie Fernand Mendy dewastuje. Nie! Nie! Nie, 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 nie! Marcos! Kryj tam! James, musisz! Dobrze, fantastycznie. Dobrze, że chłop dośrodkowywał. Mason Mount do Timo Wernera. Timo Werner, rewelacja. I Timo Werner. Jesteśmy już na granicy pola karnego i nic z tego nie wyszło. Fantastycznie. Koniec pierwszej połowy. Tak do bólu zachowawcza. Mega mało strzałów. No dramat. Całość toczyła się od bramki do bramki, ale był tylko jeden, jedyny strzał, który się nawet nie zakończył bramką. Marcos Alonso. Fantastycznie Marcos Alonso, Timo Werner, zagranie na przedpole, N'Golo Kante, jest Didier Drogba, Drogba, zagraj do Wernera, Werner! Tak jest! Timo Werner, 48 minuta, on to robi! On to robi! Timo Werner, 1-0, ależ piękny atak razem z Drogbą! Mua. Werner, mam nadzieję, że ty już jutro będziesz zupgrade'owany na 93 punkty overalla, a Mount zmieni się w najbardziej legendarną kartę w tym klubie, ocenionego na 90 z przepięknym Pucharem Ligi Mistrzów. To jest moja wina.
Mogłem wybić tę piłkę 14 razy, ale tego nie zrobiłem, bo nie chciałem wybijać na pałę. Stwierdziłem, że ją sobie rozegram. I straciłem piłkę. Debil ze mnie. Debil ze mnie, bo tak ciężko walczyłem o te prowadzenie. W tej pierwszej połowie były takie szachy i teraz to zmarnowałem w tak idiotyczny sposób. Werner, to pokaż Werner! Pope! Mason Mount, do środku i tam na Didiera. Didier, o Jezu, nie wyszło, ale może Werner... Nie, też nie, Carrasco się urywa. Marcos Alonso, ma Llorente! Przecież to jest na kartkę! Na kartkę spokojnie było to zagranie jak nic. N'Golo Kante, zagranie na przedpole i Timo Werner zabiera się z tą piłką. Werner jest polu karnym, Werner nie ma bramki! Chłopowi się chyba rozładował kontroler. Wybije piłkę, żeby na spokojnie mógł sobie podłączyć pada. No nie! No nie! Nie, gościu! To ja tu się zachowuję fair play. Ja tu się zachowuję uczciwie. Wykopuję... No... Jezus Maria, i tak to jest. Trzeba było po prostu bezczelnie strzelić bramkę, gdy gościu nie grał i bym miał zwycięstwo. Ja pierniczę. Co ja mogę powiedzieć? Uwielbiam takie sytuacje. Powinniśmy mieć zwycięstwo, oczywiście tego zwycięstwa nie mamy. No dobrze, czas na mecz drugi i tutaj trafiamy na... dosyć konkretną ekipę. Eric Cantona, Butragueño, Ronaldo. Martwi mnie to. Z drugiej strony fajnie, że chłop ma środkowych obrońców, faktycznie środkowych obrońców. Ten Campbell... Lachu twierdził, że kloc. Może to, że chłop jest klocowaty, będzie jakoś tutaj naszym punktem zaczepnym, który pozwoli nam faktycznie przekuć to na naszą korzyść. Nie wiem, moi drodzy, nie mam pojęcia. Wiem, że nasza londyńska Chelsea podchodzi do drugiego spotkania w tym Foot Champions i już chyba teraz absolutnie bez litości, moi drodzy. Niestety, tak to się kończy jak w poprzednim spotkaniu, kiedy zachowałem się jak człowiek, kiedy wybiłem piłeczkę. A wyszło jak wyszło. Teraz jak się nad tym zastanowić, to być może gościa po prostu wywaliło ze względu na to, że zbyt długo nie ruszał kontrolerem. Cholera wie. Trzeba było strzelać i tak. Atal, oj, bardzo wysoko jest ustawiony. Jeszcze atakuje Butragueño, ale Reece James na całe szczęście wszystko przerywa. I Michael Essien. Na spokojnie. Marcos Alonso, zatrzymujemy tę futbolówkę, wykopujemy piłkę i Didier Drogba. Przedłuż do Mounta, Mount, znowu do Drogby, Drogba znowu do Mounta, ale teraz już za mocno. Dlaczego tak mocno? O matko jedyna, Sol Campbell, co tu się wyprawia? Jakim prawem to on jest w tym miejscu? Cristiano Ronaldo, oczywiście lobik i niestety jest 1-0. Że Sol Campbell będzie asystował, ja mówiłem, że chłop jest klocem i że możemy w niego wjechać w obronę i to będzie nasz... O Jezus Maria, no i tak to działa. Powiesz, że jakiś zawodnik jest słaby i on asystuje albo strzela bramkę, bankowo. Dobrze, zagranie piłki do Didiera Drogby. Didier Drogba, no nie wiem, czy dośrodkowanie na Wernera ma sens, Ben! Ja pierdzielę, jak tyś to zmarnował! Kurwa, Werner! Kingsley Coman... Co jest? Jak? Nie, no Jezu, Werner. Mason, no zagraj, Werner, ty masz 94 tempa, pragnę ci przypomnieć, ale wyprzedza cię każdy w tej obronie. Jezus Maria, naprawdę mam wrażenie, że zaimplementowali w tej wersji i oszukali wszystkich i tak naprawdę ten Werner, nie wiem, ma 75 punktów overalla. Mason, widzę się tam, Werner, Werner, dojdziesz do tej piłki. Doszedł Werner, ale huknął! Dobrze, do szatni bramka, która daje nam jeszcze nadzieję. Bardzo ładne trafienie Timo Wernera. To jest niesamowite, że chłop marnuje mimo wszystko tyle sytuacji, ale jak przychodzi co do czego, to jednak gościu strzeli. I to w tej najtrudniejszej paradoksalnie. Po 45 minutach mamy rezultat 1-2. Dobrze, że złapaliśmy kontakt, to daje nadzieję na lepsze drugie 45 minut. Zagranie do Drogby i Didier Drogba. Wypuść tam Zole albo kogokolwiek na skrzydle, który się podłączy. Ashley Cole do Droja. Piernicze, panowie, jakbyście włożyli tak minimalnie więcej siły, żeby ta piłka była w stanie dotrzeć do któregokolwiek z moich piłkarzy, to może mielibyśmy remis. A tak to jesteśmy w totalnej dupie, bo Butragueño z ogromną łatwością wjechał nam w pole karne. 55 minuta i niestety te drugie 45 minut zaczyna się dla nas tragicznie. 3-1 dla przeciwnika. Kingsley Coman. No nie, no nie, no to jest... Wejdzie Pulisic, wejdzie Giroud, lecimy full offensive, bo inaczej to nie ma o czym rozmawiać. Jeżeli my odrobimy 3 gole, to będzie cud. Nie no, halo, proszę przestać tak po prostu puszczać prostopadłą piłką szybkich zawodników, bo to jest jakieś nieporozumienie.
nieporozumieniem jest to, że nasi zawodnicy nie są w stanie za tym nadążyć w żaden możliwy sposób, albo jak już, to podają piłkę tak. Coś pięknego, coś niesamowitego. Desai, czy my to opanujemy? Opanowaliśmy. Oho. Dawaj, Drogba. Prosto padła piłka i Olivier Giroud. I popatrzcie, Olivier Giroud wchodzi i zdobywa bramkę jak prawdziwy król. Jak na króla przystało. Pokazuje Wernerowi, jak to się robi. Pierwsza sytuacja Giroud. Ile sytuacji potrzebował Werner? Ile sytuacji potrzebował Olivier Giroud? Marcos Alonso, zagraj precyzyjnie i Giroud ładnie. Patrzcie, jak to wszystko działa teraz. Olivier jest w polu karnym. Czy nie był tam faulowany? Wydaje mi się, że to można było podciągnąć spokojnie pod faul. Oho. Lautaro Martinez, dobrze, przerywa to na całe szczęście Ashley Cole, cieszę się, że nie zagrywał. Tylko, Cole, dlaczego zagrałeś tam do przodu, a nie do Marcosa Alonso, który był tuż przy tobie? I to jakimś cudem... Jaką ta piłka miała rotację? Przecież tak się nie da kopnąć piłki. Nie da się kopnąć piłki wewnętrzną częścią stopy w tą stronę, żeby ona odgięła się i poleciała tak. To jest niemożliwe. Okej. No nie tu, tylko to trochę kuźwa, no szlak mnie zaraz trafi. Dlaczego do Zoli? Mieliśmy dwóch, dobra, już wyrąbane, to jest sześć, nie, spalony. Mieliśmy Drogbę, który był w idealnej uliczce. O Jezu, nie. Czy ja mam jakieś ręczne podania? Piękny to był mecz, nie zapomnę go nigdy, zwłaszcza podań prostopadłych albo klepek z pierwszej. Patrząc na drugą połowę, mam wrażenie, że będąc ostatnio świadkiem meczu Śląska-Wrocław ze Stalą Mielec, tam faktycznie widziałem na własne oczy chyba większą ilość precyzyjnych zagrań z pierwszej piłki niż tutaj. Jedyną bramką, która mnie interesuje i która jest dla mnie jakaś, nie wiem, podejrzana, jest ten gol Erika Cantony, bo ja nie jestem w stanie pojąć, jak chłop wewnętrzną częścią stopy, uderzając stąd, nadał tej piłce taką rotację, że ona się kręci w drugą stronę i wpadła za kołnierz. Ja nie wiem, ja nie umiem grać w piłkę nożną, więc może takie rzeczy są wprowadzone w jakiejś nowej aktualizacji, może buty jakoś są w stanie teraz tak kopać piłkę, ale człowiek chyba nie jest w stanie. Niestety, moi drodzy, notujemy naszą pierwszą porażkę. No i co? Patrząc na ten pierwszy mecz, z którego nas wyrzuciło, a to spotkanie, można powiedzieć śmiało, tak kończą frajerzy. Nauczka na przyszłość, rada dla wszystkich, trzeba po prostu być gnojem, wykorzystywać bezczelnie każdą sytuację, czy chłopowi pad się rozładował, czy go wywaliło cokolwiek, w dupie to trzeba mieć, ładować bramki jak typa nie ma i elo. A tak całkowicie poważnie, to dopiero pierwsza porażka, więc nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Niemniej, ja już muszę uciekać, ponieważ zaraz pakuję manatki i zawijam do Bolesławca, bo moi drodzy, tam będzie wielka arena do oglądania właśnie potężnego finału Ligi Mistrzów. I na nic bardziej nie liczę, jak na to, że później wrócę do mojego składu Chelsea i zobaczę tutaj Masona Mounta z pucharem Champions League ocenionego na 90. Albo weźcie mu, dajcie, halo, to będzie lipa, jak ta karta będzie i tak czy siak dużo gorsza od Totsa. Dajcie mu jakiś tam boost do statystyk, jeżeli Chelsea oczywiście wygra. No i chciałbym też zobaczyć tego chłopa. Chociaż niesamowita jest historia występów Timo Wernera w naszym zespole. Mam wrażenie, że naprawdę dali do tej karty gen Wernera w Chelsea. On ma to coś. Tak więc już jutro wielki finał. Trzymam kciuki oczywiście za londyńską Chelsea. Dajcie znać na dole w komentarzach, jaki jest wasz typ na to spotkanie. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, na razie i pa pa. Cześć.